Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny marcowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, opowiem Wam pewną osobistą historię i podzielę się tym, co odmieniło kiedyś moje życie. Bo nie jest tajemnicą, nie jest niczym nowym, że gdyby nie Elizabeth Gilbert i jej kultowe Jedz, Mów, Się, Kochaj, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Nie jestem w tym odosobniona, takich opowieści jak moja jest wiele i o ich zbiorze opowiem Wam dzisiaj we współpracy z domem wydawniczym Rebis, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was, a wszystko dzięki Jedz, Mów, Się, Kochaj, Elizabeth Gilbert. Dziesięć lat temu byłam zupełnie inną osobą. W zasadzie byłam kimś zupełnie innym, kimś obcym, kimś, kogo byście dzisiaj nawet nie poznali. Byłam smutna, nieszczęśliwa, zastraszona. I tak często piszecie o mojej pozytywnej energii, a te 10 lat temu, no, uśmiech rzadko gościł na mojej twarzy. Zaufałam komuś, kto mnie zranił, kto próbował mnie zmieniać na siłę i cały czas podcinał skrzydła. Gdyby nie Elizabeth Gilbert, być może do dzisiaj trwałabym w tym piekle. Gdyby nie jej Jedz, Mów, Się, Kochaj, być może nie byłoby mnie tutaj. Po lekturze tej historii zrozumiałam to, co zrozumiały też setki innych osób na całym świecie. Moje życie nie musi już tak wyglądać. Wystarczył ten jeden, jedyny krok, wystarczyła jedna decyzja i moje życie odmieniło się na zawsze. W tej mojej przemianie nie jestem oczywiście odosobniona, bo takich opowieści jak moja, albo podobnych, albo niemal identycznych, są po prostu setki. No właśnie, w zeszłym roku od publikacji Jedz, Mów, Się, Kochaj minęło już 10 lat i z tej okazji Elizabeth Gilbert postanowiła sprawdzić, ile osób tak naprawdę zainspirowała ta historia. Efekt, kochani, był oszałamiający. Tysiące podziękowań, tysiące opowieści. Postanowiła wybrać 50 z nich i opublikować je w jednym tomie, który zatytułowała A wszystko dzięki Jedz, Mów, Się, Kochaj. Zebrane w tej publikacji teksty są proste, autentyczne, zwyczajnie prawdziwe. Nie są idealne, co to to nie, ale są szczere, prosto z serca i mogą motywować dokładnie tak samo jak Jedz, Mów, Się, Kochaj. Jeśli tak jak ja jesteście wielkimi fanami wspomnień Elizabeth Gilbert, to być może lektura tych opowieści przypomni Wam, jak ta książka była wyjątkowa, a być może na nowo również zmotywuje Was teraz do zmiany. A jeśli nie znacie jeszcze Jedz, Mów, Się, Kochaj, a w Waszym życiu nie jest wszystko dokładnie tak, jakbyście chcieli, chcielibyście podjąć jakąś strategiczną decyzję, to sięgnijcie po nią, chociaż na próbę. Jeśli nie zmieni Waszego życia, to przynajmniej przeczytacie uroczą opowieść o podróży do Italii, do Indonezji i do Indii. I o kobiecie, która stała się gwiazdą polarną dla wielu osób, w tym dla mnie. A wszystko dzięki Jedz, Mów, Się, Kochaj. I to wszystko na dziś. Za ten uroczy zbiór raz jeszcze dziękuję domowi wydawniczemu Rebis, a Wy, kochani, koniecznie zajrzyjcie jeszcze dzisiaj na bloga i odwiedzajcie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie koniecznie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!